Naszym gościem Aleksy Kuziemski. Aleksy, witaj. Witam was serdecznie wszystkich. Aleksy, powiedz, niewygodny przeciwnik bardzo, chyba bo kłopotów sprawił ci dużo, ale tylko w obronie, bo on w ogóle nie atakował. No powiem, uważam, że tacy zawodnicy, którzy chcą przeboksować, nie chcą wygrać, to są, uważam, że to są najgorsi. On właśnie to zrobił. On chciał przetrwać i nie zaryzykował praktycznie, dotrwał do końca. Ja może chciałem za bardzo, nie wyszło, ale cieszę się mimo wszystko z wygranej. A miałeś w głowie coś takiego, że chciałeś go znokautować, czy raczej spokojnie przeboksować tę walkę? Nie, ja powiem, na pewno chciałem się dobrze zaprezentować tutaj w Polsce. No, od tak długiego czasu jednak dawno mnie tutaj publiczność nie widziała i cieszę się z tego bardzo. A powiedz, jakie to uczucie wrócić do Polski po tak długim okresie, kiedy nie było cię tutaj na ringach naszych? No powiem tak, no wracać to ja wracałem, nie mówmy, że nie, ale boksersko cieszę się z tego bardzo. No jednak kilka ładnych lat, no do 2004 roku nie boksowałem na polskim ringu. Jestem bardzo miło zaskoczony i cieszę się z tego. Ostatnia walka z Bremerem, co tam się stało? Dlaczego nie Aleksy Kuziemski wygrał ten pojedynek? No powiem tak, na pewno tam musiałem zrobić więcej jak 110%, no chciałem za bardzo może wygrać i to nie wyszło. I gdybym tą walkę dotrwał na punkt, mimo wszystko bym tego nie wygrał, dlatego zaryzykowałem. No kosztowało mnie to niestety wynikiem taki, jaki był, czyli zaryzykowałem, no i niestety tam otrzymałem tam jakieś dwa ciosy, które no, zaważyły, że jednak już sędzia przerwał tą walkę. No chciałem bardzo, nie wyszło. Uważam, że gdyby nadeszła drugi taki rewanż, uważam, że zaboksował, na pewno bym inaczej. No, uważam, że wyszedłbym z tego zwycięstwo, no ale to jest boks. Twoja grupa jakie plany ma wobec ciebie? Jest jeszcze szansa, że następny pasek być może pojawi się na twoim koncie, jakiś ważniejszy tytuł? No na pewno chciałbym. No, rozmowy były, że jednak w tym roku chciałbym zaboksować i były ku temu rozmowy. Uważam, że jestem w stanie zaboksować. Jeżeli chodzi o polskie ringi, to jest to taka tylko przygoda na chwilę, czy jeszcze zobaczymy cię w Polsce, powiedzmy niebawem na kolejnej gali? Szczerze chciałbym, a jak to wyjdzie, zobaczymy jak porozumieją się tutaj ludzie, organizatorzy nasi i organizatorzy obecnymi tutaj. Trudno im teraz sam podejmować takie decyzje. A jak ci się trenuje z Arturo Grigorianem? Na pewno Artur Grigorian jest to świetny zawodnik i jest świetnym trenerem, uważam. Dużo widzi, dużo mnie przekazać i cieszę się z tych zmian, naprawdę jestem zadowolony. Ostatnie pytanie, twój kolega z teamu będzie raczej czekał na paczki do powiedzmy oddziału zamkniętego więzienia, czy uratują go promotorzy przed tym, co ma go spotkać? Trudno mi na ten temat odpowiadać, no ja uważam, że jednak nie jest tak źle, jak jednak tam troszeczkę tam w mediach jest to tam rozpisane, rozkrzyczane. Uważam, że jednak będzie to pozytywnie, wyjdzie on z tego pozytywnie. A Jurgen to bardzo przeżywa? Masz z nim jakiś kontakt taki bliższy? Czy są bliższe? Na pewno nie mam, no, bliższego. Znamy się, halo, cześć i to wszystko. No, nie mam kontaktu z nim bliższego. A walka rewanżowa wchodzi w grę z nim, czy nie? Na pewno chciałbym, no bardzo, bardzo bym chciał. Uważam, że nie chcę tutaj mówić, że zaboksowałbym inaczej, jak jeszcze nie zaboksowałem, ale uważam, że ta walka by wyglądała troszeczkę inaczej. Dobra, dzięki wielkie i odpocznij. Dziękuję, pozdrawiam.